Witajcie drodzy widzowie, jestem Byku i zapraszam was na Zagrajmy w Half-Life 2 Episode 1. Jest to dodatek do zwykłego Half-Life 2. Powstał on w 2006 roku, czyli 2 lata po premierze Half-Life 2. Myślę, że 2 lata oczekiwania na kontynuację swojej ulubionej gry to jest po prostu męczarnia, katorga i zdecydowanie za długo, no ale to i tak krócej... To i tak była krótsza przerwa niż pomiędzy Half-Life'em 1 a Half-Life'em 2, więc no nie ma w sumie co narzekać. Przy okazji twórcy poprawili trochę grafikę. A propos grafiki, no to będziemy grali oczywiście na najwyższych ustawieniach graficznych tradycyjnie, więc będzie na co popatrzeć. Troszeczkę twórcy podrasowali grafikę, aczkolwiek żeby to dostrzec, to trzeba się będzie troszeczkę przyjrzeć. Też myślę, że troszeczkę popracowali nad innymi aspektami, ale to w trakcie gry myślę, że wyjdzie samo. No i co? Oczywiście jakby wydawca się nie zmienił, ciągle jest ten sam, Valve Corporation. Tak samo właśnie jak i studio, które tę grę napisało. Także nie przedłużajmy dłużej, tak. Polska języka trudna być. I zacznijmy nową grę. Zobaczymy, czym nas zaskoczy. Ostatnio G-Man uratował nasz tyłek przed wybuchem. No i zobaczymy, co tym razem nas to spotka. Oczywiście nie jest to. Zagrajmy na ślepo, gdyż grałem w tę grę 2 razy chyba. Ale myślę, że nie pamiętam. Mamy tu małą retrospekcję, więc nie będę jej przeszkadzał. Can you name even one thing? I thought not. Widzimy Cytadelę, gdzie właśnie zniszczyliśmy teleport doktora Breena, który chciał ratować swój żałosny tyłek przed naszym działem grawitacyjnym. No i proszę bardzo, Vortiguanty pokazują swoje nowe zdolności, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Ratują Alex. Potrafią zatrzymywać czas tak jak G-Man, proszę bardzo. Wow, G-Man, siemasz ponownie. O, mina mu zrzedła, no tak. Chyba coś ostatnio mówiłeś, słuchaj, że ty zdecydujesz o tym, kiedy mój czas nadejdzie, ale jak mówiłem, zobaczymy. I ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, chłopcze. Tak, jak widzicie, Vortiguanty uratowały nam skórę tak naprawdę, znaczy przed G-Manem. Wyrwały nas z jego chamskich rączek i z chamskich pułapek, z jakiejś dzikiej szafki, gdzie było ciemno. Wow, dog! Siema. Chyba jesteśmy przesypani gruzem jakimś. Oczywiście dog tutaj robi za humorystyczny przedmiot, znaczy postać. Siemka, Alex. No cześć. Wow, uścisk. Hey, the gravity gun. Give it to him, dog. O, działko grawitacyjne. Dziękuję ci bardzo, dog. Grzeczny pies, grzeczny pies. Ty chyba też, co? Ja się na pewno cieszę. Fajnie, że nas uratowali. W ogóle ciągle nam ktoś ratuje tyłek. Najpierw G-Man, później Vortiguanty przed G-Manem, później dog przed gruzami. Fajnie, fajnie, wszystko świetnie. No co takiego? Huge explosion, then I heard Vortigaunts. Next thing I knew, dog was digging me out of the rubble. It's all so strange. No, wiesz, a to wszystko nie? Wow, świetny widoczek, naprawdę świetny. Drona tutaj jak zwykle swoje zdolności akrobatyczne pokaże, a ja oczywiście skorzystam z bardziej konwencjonalnych środków. Żeby nie było.
W ogóle się zastanawiałem, czy nie zrobić sobie jakiejś przerwy po... Wow, teczki. Po Half-Life 2, żeby złapać oddech, ale pomyślałem, że Half-Life nie może czekać, także właśnie nagrywam sobie. Tak, wystaw łapkę, wystaw. No, no, wyżej. Cześć, Eli. No, close enough. Jak widzicie, wybuch na pewno nie zostanie niezauważony. Aha. No brzmi to bardzo optymistycznie. Dad? Oh dear, Eli, I'm sorry, but surely there's no need for undue alarm. Alex is well out of harm's way by now. Actually, we're still at the Citadel. What? Oh dear, but there's really no time. The core is exceedingly close to collapse. Kleiner jest mocny, naprawdę. There's no way to get far enough without first... Well, nothing short of a direct intervention in the core could possibly retard the reaction. Matka. Co, wracamy tam? Into the core, yes. O tak, dawno już nie było dreszczyku i adrenaliny, prawda, lodziska? No mam, mam. Mami nie oddam. Tak, lodziska, wracamy tam. Będzie fajnie. W końcu troszeczkę adrenaliny. Miałem dzień przerwy, więc jak najbardziej mi się należy. Przy okazji wyczek herbatki. Za wasze zdrowie. Nie, wracanie tam to nie jest zbędne ryzyko. W ogóle słodki początek, naprawdę. W ogóle to całe, ten cały uścisk i w ogóle wow, wow, miło z ich strony. Tak, Alex, wracamy tam. No, załóżmy, że... W ogóle skąd wziąłeś ten sprzęt? W ogóle naprawdę lubię Vortiguanty. Osobiście i oficjalnie przepraszam z tego miejsca wszystkie Vortiguanty z Half-Life 1, które pobiłem łomem po głowie i zabiłem w inny sposób, ze strzelby, magnum lub innych środków przymusu bezpośredniego. A, także... No, nie przesadzaj. Prawie się zabiłem, genialnie. Dobra. Posprzątajmy tu troszeczkę, bo jest burdel jak... Wow! Okej. Jak już mówiłem, posprzątajmy tu troszeczkę, bo jest burdel. Komputer? No komputera trochę żal wyrzucaj, bo przecież ktoś może kiedyś chcieć na nim zagrać Half-Life'a, więc... No liczmy, że może... Może nie spadł. Ale rozpędźmy się, nie spadając przy okazji. Oparcie krzesła. Samochód. No i jesteśmy na miejscu. Krawędź. A tam jest wejście. Co by to zrobić? Mam pomysł. Wyhodujmy skrzydełka. Słuchaj, nie, ty jeszcze nie masz skrzydełek. Ale ja może mam, nie wiem, nie widzę swoich pleców. Wejdź mi, sprawdź. Wow, wow. Ej, no. To on tam był? Żartujesz sobie? Z czego ty go zrobiłaś, kobieto? Sejfu? Nie wiem, z adamantium? Z adamantium znaczy? Dobra. To jak z tymi skrzydłami? Kto wyhodowuje skrzydła? Albo... no tak, jakby było działo grawitacyjne, to... Możemy trochę... No piesku, myśl. Użyj tej swojej sondy na głowie i... Aaaa... No. W sumie nie było tak źle. Ej, czemu? No, prawie że. Też mogę rzucić sobie, o. Ha. I co? O, wpadł na pomysł. Jest na tropie. Ale małpka. Ale sucharek, wiesz? Gorsze niż ja zazwyczaj. No tak czy inaczej. O nie. Dobra, ja się chowam. Jak on coś wymyśli, to...
Wow, samochodem we mnie? No dobra. Ale goryl. King Kong. Tak się powinien nazywać. Może jeszcze sobie na głowę to... O matka. No dobra, nie mam więcej pytań. O, słodki obrazek, no przyznajcie. Wiesz co, a ja bym stwierdził, że mógł mówić poważnie, no. Skoro ma poczucie humoru, to... A zresztą. I tak jestem za tym, żeby wyhodować skrzydła. To też było słodkie. Czemu? No i baba za kierownicą. Nie no. Niech się nikt nie obraża w ogóle. Kobieta za kierownicą to nic złego. Póki nie uruchomi silnika. Dobra, to jest żart. Jesteś pewna, Alex? No trzymam się, ale nie mam rączek teraz. Okej, okay, udało się. Uff. Good throw, dog. Now go, boy, go on. You'll be fine. Just Okej. Czy mógłby mi ktoś dać rączki, żebym mógł się czegoś chwycić chociaż? Albo nóżki. O matko. ale... O matko. So much fun. Nie, ja stąd wysiadam. Nie. No, to bym powiedział, że powinnaś się ruszać. Aha. Okej. No dobra, to było epickie. Naprawdę. Wow, w ogóle... Zobaczcie, zniszczona cytadela, po prostu... Nawet sama kolorystyka tego miejsca mi się podoba, już nie mówiąc o po prostu... tej skali zniszczeń, o tych widokach, o dopracowanych grafikach, ogień nawet wygląda świetnie. A ta przyjaźnka była po prostu świetna. Genialna. No wiesz, był tutaj wybuch. Reaktora. Znaczy nie, reaktor jeszcze nie wybuchł, ale... Chyba. W każdym razie rdzeń reaktora nie jest w najlepszym stanie, mamy go zabezpieczyć. Jak to Kleiner nam podpowiedział, żebyśmy zyskali trochę czasu. Kupili sobie trochę czasu, ale nie tylko sobie, też innym ludziom, którzy chcą się stąd wydostać. Ale o czym? Mówisz, powtarzasz się, wiesz? Taśma ci się zacięła? Wow, a to jest wszystko... To wszystko robi naprawdę takie wielkie wrażenie, po prostu... Winszuje twórcom, naprawdę. Trochę brak mi słów, ale okej. Stalkerzy. Stalkery. Chyba to będzie trochę trudne, wiesz? No. Jesteś głupi. I niemądry. Trzeba będzie cię zabić przez to, naprawdę. Gdzie? O! A, w ogóle... W rozdziale Highway 17, w Half-Life 2... Jasne. Zawsze gotowy do wykonania najbrudniejszej roboty. Za kogoś. W rozdziale Highway 17, w Half-Life 2 wspominałem o tym, że będziemy mieli okazję...
te miny przerzucić na naszą stronę, żeby właśnie sobie z nich skorzystać, żeby polowały na wroga. Właśnie nadszedł ten moment. Właśnie tutaj. Ciekawe, co ten stalker tu robi. Zasnął na służbie? Niedobrze. Dobra, może skoczę tutaj. A dobra, cytadela się wali. Zjeżdżaj z mojej windy. Wow, a tutaj jest ładowarka. Na gusta, najbardziej. O, coś tak czuję, że to może być taki sobie pomysł. Ała! O! Prawie wszystkie miny straciłem. Fajnie. Dobra, idziemy z tym na górę. Do Alex, która to przeprogramuje. Wtedy mina będzie po naszej stronie. Window mogłabyś działać w miarę sprawnie. Dziękuję ci bardzo. Masz. Tak, znalazłem. Nawet więcej, ale chciałem je zabić, więc wybacz. Właśnie, right spot. W prawidłowym miejscu, czy z prawej strony? No tak czy inaczej. Miny, które są po naszej stronie, są koloru żółtego. Stalkerzy, stalkery nie za bardzo mogą z tym cokolwiek zrobić. Także cieszmy się. Chyba zaraz wybuchnie. Tak. No i mamy minę z głowy. Wow, po prostu świetnie. Na razie jestem pod wielkim wrażeniem. Ale chyba nie pierwszy i nie ostatni raz. Słyszę tutaj kulę energii jakąś. Kolejny stalker. Stalkery są generalnie pokojowe, ale upierdliwe, nie wiem. Opiszmy grę być może. Wow. No. Nie skończyli najlepiej. Wiesz, myślę, że do czasu, wiesz? Ale grunże na razie nie atakują. Dobra. Tak generalnie epizody są dużo krótsze od Half-Life 2, więc myślę, że pójdzie z tym sprawnie. Aczkolwiek gwarancji nie ma. Tak czy inaczej, na pewno warto w tę grę zagrać. Wow, wow, wow. Znowu pole rekwirujące? Okej. Uważaj, bo ci to na głowę! Na głowę spadnie zaraz. No też tak myślę. Dobra. Grunże mnie nie popędzasz, to miłe z swojej strony. Ja się chcę tu rozejrzeć, ładne widoczki podziwiać. Myślę, że wy też chcecie. Naprawdę. Mi się zdaje. Aha! To chyba była delikatna sugestia, że lepiej... Że lepiej... Uważać tutaj na każdy krok. Dobra, zapiszmy grę i biegiem! Dobra. Alex? Może byś tak to przeszła. Wiecie co, to jest trochę dyskusyjne, czy ona zdążyła, czy nie. No, ale tak czy inaczej... Żyje, więc jest dobrze. Pole rekwirujące. Kolejne, ale zepsute. W ogóle powinno nawet... Fajnie by było, gdyby działało, bo to by nam podładowało nasze działo grawitacyjne z powrotem do tego stanu, w którym można miotać wszystkim o wszystko. Dobre pytanie. Co to jest? Co to jest? Miałgar? Dobre pytanie. Kolejne. Masz jakiś talent do dobrych pytań. Wątpię. Po prostu otwórz tę bramę i wyjdźmy stąd. Tutaj jestem... Wow. Wow, a to my tam będziemy. Tam za nim. Czyli on rozmawia tu z tą parówą. Czyli to są te parówy. Czekajcie, jak one się nazywały? Moment.
O, to widzieliście? To ta parowa. Dobra, zaraz. Mam złe przeczucie? Wow, parowa z bliska. Wiem, jak się nazywali. Advisorzy. Nadzorcy. To są nadzorcy. Nie wiem, którą nazwę wolicie, ale będę używał ich wymiennie, także. Może zabijmy to jakoś, zanim się... Advisor. Aka parowa. Wow! Co jest to? Ała? A więc taki masz atak. Chyba to był atak psychiczny, wiesz? Chyba źle to zniosła. Tak a propos ulepszeń graficznych, to chyba przede wszystkim tutaj jej kurteczkę trochę od ciała oddzielili, nie wiem, widzicie to? Tak mi się zdaje, że w Half-Life 2 tego nie było, że była taka bardziej spłaszczona tutaj. Wow, no dobra, to pole rekwirujące działa. Zaraz zobaczysz, spokojnie. Nic mi nie będzie. No, zapraszam, drogie pole. Tak to jest, jak się coś nie uczy na błędach. Aha. Właśnie, wygląd działa grawitacyjnego jest też podrasowany. Chciałbym, żeby tak zostało, ale raczej nie zostanie, niestety. No niestety, no tak już jest w życiu. No i ekran wczytywania, więc uciek rybatki. Nie wiem, czy w tym odcinku zdążymy powalczyć, ale chyba tak, skoro tu mamy ładowarkę pancerza i w dodatku dali mi ulepszone działo grawitacyjne do zabawy. Nie mów, że na to byś nie wpadła, naprawdę. Dobra, zapiszmy grę, bo czuję w moczu, że... Wow! Tak, walka. Żołnierze! Właściwie żołnierzyki, bo prawdziwymi żołnierzami to trudno ich nazwać. No i co, walczymy sobie, radośnie. Alex z tą swoją pukawką, a ja z działem grawitacyjnym. Chyba ja mam lepiej, aczkolwiek... Z dziwnych względów ona jest chyba odporniejsza na... na pociski. Dobra. Zły kombinator. Zły. Dobra. Całe miejsce po raz kolejny się zupełnie wali, więc... Dobra, weźmy kuleczki stąd i wrzućmy je tutaj. Robiąc sobie ten taki dziwny pomost. W ogóle to mi przypomina te wszystkie zapory. Zobaczcie, to chyba jest to samo. No i takie pytanie logiczne, prawda? Skoro kombinat może przechodzić przez to, to z jakim cudem mogą chodzić po tym moście? Nie powinni spadać na dół? Bo ja to rozumiem, ja nie mogę przejść przez tamtą barierę, tak? Więc sobie po tym moście mogę zasuwać spokojnie, ale... Oni? Dziwne i niezrozumiałe, no ale tak czy inaczej... Grunt, że działa. Chyba wygląd tych kul energii też został ulepszony, mam takie wrażenie. W ogóle zobaczcie, ta pomarańczowa mgła, nie wiem, świetna grafika. Wybaczcie, że trochę wam zaspoileruję, ale w epizodzie drugim, który również zamierzam nagrać, będzie jeszcze lepsza. Także grafika w sensie. Także mamy na co, macie na co czekać, ja też mam w sumie na co czekać. Mówiąc szczerze, w epizodzie pierwszym fabuła mogłaby być troszkę lepsza, bo tak naprawdę po wyjściu tej cytadeli, o ile uda nam się w ogóle tego to osiągnąć, no myślę, że po wyjściu z cytadeli po prostu fabuła się trochę jakby psuje. No... Znaczy, no... Nie wiem. Jakoś tak nie za bardzo mi się podoba. Znaczy, w sensie... Uważam, że mogłaby być lepsza. O tak, dokładnie. O to. To chciałem powiedzieć i to miałem na myśli. Dobrze. Natomiast... Epizod drugi jest dużo bardziej... udany pod względem fabularnym. Także... Aczkolwiek widoczków, więcej takich epickich widoczków i jakichś takich
tak zwanych WTF momentów więcej jest chyba właśnie w epizodzie pierwszym. No dobra, mniej gadania, więcej grania. Trzeba tutaj strzelić się w... u tego tam generatora takiego jakby... O, właśnie, w ten sposób. A jeszcze miałem wspomnieć o osiągnięciach. W tej grze jest sporo osiągnięć, tak one wyglądają. Chcecie, to sobie je tam poczytajcie. Większość, jak widzicie, już jest odblokowana. Zostały mi do zdobycia 2. Oszczędny, zabij 5 przeciwników jedną kulą energetyczną. Mogę spróbować je zrobić, aczkolwiek wątpię, żeby się udało. I tylko jeden pocisk. Otóż, mówiąc szczerze, na poziomie trudnym, no oczywiście, w który gram, jest raczej niemożliwe tego dokonać. No ale, znaczy są hardkorzy, którzy to zrobili, to na pewno, ale ja chyba nie podołam, więc nie będę próbował. Natomiast też co jakiś czas będę wspominał, że jakieś osiągnięcie istnieje, że już je zdobyłem, ale zrobię to jakby jeszcze raz, żeby pokazać jak tego dokonać po prostu. Prawda? No tak, żeby to całe zagrajmy miało więcej sensu, powiedzmy, prawda? Co chwila jakiś wybuch. W sumie dobrze, coś się dzieje przynajmniej. Coś jeszcze? Wolałbym stąd się ulotnić chwilowo. Wow! Idź sobie. No dobra, okej. Okay. Wow. Ludź spadł. Co tam są? Jest kapsuły, okej. Okay. Dobra, to być może przeskoczmy to. I co? Zobaczmy jakiś epicki widok, znając życie. Słyszę kanonierkę. Wow, stridery, wow, ale popylają. Dobra, kanonierka. Wow, no nie. Transporter ze striderem. Chyba się nawalił. Wow. Nie no. Epickie. Genialne, epickie, cudowne, świetne. Dobra. Idziemy dalej. W ogóle te widoczki to by się nawet nadawały na tapetę. Kurczę. Może sobie zmienię tapetę jeszcze raz. Sam nie wiem. Dobra, co tu zrobić? Jasne, proszę bardzo. Masz sekundę, trzymaj. Powiedziałbym, że damy przodem, ale i tak idziesz zawsze za mną, więc... Co tam? Ekran czytywania, kolejny. Co my tu mamy? Kolejny pożar. Wow, to jest chyba ikonka reaktora, więc zbliżamy się do celu. Też tak myślę. Okej, okay, coś leci z góry, czy nie? Pewnie będzie, znając życie. Dobra. Weźmy tą kuleczkę i... umieśćmy ją tam. Dobra, zapiszę grę, być może. Bo coś czuję, że... A, no i zróbmy pożytek naszego działa grawitacyjnego. I ratujmy naszą windę przed śmieciami kosmicznymi. Znaczy, o, dużymi. Te mniejsze to tam nic jej nie zrobią, ale generalnie jak kilkuset kilogramowy komputer spadnie na tą windę, to prawdopodobnie nie będzie nikomu do śmiechu. Więc spróbujmy tego uniknąć być może. Taki zapis. Co się dzieje? A, energii zabrakło. No dobra, to jest dziwne. Ale mogę, tak, mogę, jasne, że... Czemu nie? W ogóle masz prezent. Też nie, bo to zabija. O, matko, ale... Ale zes. Dobra, chyba mam pomysł. To trzeba zrobić jakoś tak, że pod kątem trzeba to z tym strzelić. Może ten monitor wyrwać i w ogóle? To przy okazji, dobra. Teraz... Dobra, i teraz strzelmy... Jakoś tak? O, udało się. Dobra, zapiszę się znowu. Znowu pewnie coś mi będzie na głowę leciało. I to nie będzie headcrab, ha ha ha. A to mi przypomina, że... trochę za wcześnie wyłączyłem...
ostatnim razem nagrywanie na napisach końcowych i nie zobaczyliście takiej słodkiej wstawki z Headcrabem Lamar, doktorem Kleinerem. Wybaczcie mi to naprawdę, przepraszam was. Zapomniałem o tym, no i jakby uznałem, że napis Valve będzie świetnym zakończeniem, ale no cóż, zdarza się. Stalker oczywiście jak zwykle postanowił być wrzodem na tyłku. Więc być może spróbujmy sprawić, by tego pożałował. Nigdy więcej tego nie robił, tak właśnie. Dla wszystkich wielbicieli gry Stalker serdeczne przeprosiny. Chyba trzeba ten monitor wyrwać, bo inaczej się nie uda. O, super. A, dzięki! Coraz szybciej zjeżdżamy w dół. Czyżby Highway to Hell? Nie, chyba aż tak nisko ta cytadela się nie wkopała. A ja wolę patrzeć w górę, bo... O, dobra, tak jest. Nie będę z tobą dyskutował. Aha! No tak, jak zwykle dobre wyczucie czasu. Tak, a propos WTF momentów. Właśnie to był jeden z nich. No i co? W sumie jesteśmy w rdzeniu reaktora, tak? Znaczy prawie, no cóż obok. Jest jeszcze jeden ekran wczytywania. O, chyba gdzieś tutaj powinien być. O, proszę bardzo, to on. Jeszcze jeden łyczek herbatki. Jeszcze jedna walka. No i co? Pozwól, że usunę to ścierwo spod twoich stópek. Świętych, małych, przy pięknych adidaskach, tam innych traperkach. Mhm. No, podejrzewam, że chcieli zatrzeć jakieś ślady, wiesz? Innej opcji nie ma. Oto reaktor. No i zgadnijcie co? Tak, ludziska, w następnym odcinku się tam wybiorę. Trzeba będzie te takie fajne ramionczka na tym zacisnąć i wtedy sytuacja ulegnie znacznej poprawie. Jak widzicie, stopił nawet swoje leże tutaj. Świetnie to wygląda, naprawdę. Wow. Piękny widoczek. No dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Aha. Kolejna jakaś sterownia. Znowu winda. No, dzięki ci bardzo. To wiem co robię, jasne, że tak, oczywiście. No. Gordon, I wish there was something else I could do to help. No okej. Hurry back. Tak jest, madam. Nie ma sprawy, o ile się nie zabiję w głupi sposób, to wrócę w Tremiga. Aczkolwiek nastąpi to w następnym odcinku. Zostaliśmy ostrzeżeni, że niebezpieczne środowisko zostało wykryte. Nasz kombinezon Hef na szczęście jeszcze działa, mimo tam kombinacji G-Mana i tym podobnych. No i co, dotarliśmy do reaktora. Tak on wygląda, tu są stalkerzy, z nimi się wiąże osiągnięcie, ale to już powiem wszystko w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.